Witam wszystkich na kanale Maciek i Tata, jest Siemana. Maciek. Dzisiaj sobie zrobimy porównanko. Porównanko. Dużo widzów mnie się pytało, czy porównam te dwie petardy do siebie, no to czemu by i nie? Trochę wiadomości otrzymałem i na YouTubie, i wiadomości prywatnej. C4, oczywiście nowa, czemu by i nie? Jaka by inna musiała być? Przecież starej bym nie dał w porównaniu właśnie z tym, no bo wiadomo, stara wersja, no tak, ale stara wersja by, no, ewidentnie by wygrała, ale no, ja już strzelam na samym starcie, że to wygra, zamiast właśnie tamtego. A skąd wiesz? Dlaczego? Moje argumenty, produkcja turecka w tym wydaniu, tam jest chińska. Nie, i to ma poniżej 1,9 grama, to co pisze właśnie tam producent, no to jest, no, pomyłka, ale tu jest właśnie 1,8 i to może strzelać jak takie 1,5 dobre grama. No, czy moja teoria się sprawdzi? Zobaczymy, nie? Tu mamy to, tu mamy to. Szybka specyfikacja, najpierw może nowej tureckiej FP3, no może już nie nowej, no bo to jest rok produkcji 2021. No, 36 grama na 20 sztuk, czyli 1,8 grama na sztukę. Zielone takie właśnie petardy, takie teraz produkują obecnie, czy właśnie będzie 2022, ciężko mi powiedzieć. Instrukcja obsługi w języku polskim, kategoria F3. Tak, Jorge, no i właśnie wspomnę, że to jest produkcja turecka. Pakowane są coś takiego, tak? Tak, takie klasery, o, mam coś klaserek. Takiego. Więc sobie to odpalimy, wykorzystamy sobie właśnie to. 9 gram na właśnie taki klaserek przypada. No, zielone takie właśnie. No, czarno-zielone. 1,8 grama. Tu mamy petardy, które ma 1,9 grama. Tak. Nowa wersja. 0,1 grama więcej w teorii, ale w rzeczywistości jest na. Zobaczymy. Też pakowane są pięciopaki, nie? Tak. PXP309, kod produktu, certyfikat, rok produkcji 2019. Partia pierwsza. No, 1,3 ADR-ek. No i mamy instrukcję też obsługi w języku polskim, tak. Czyli pokażemy. O, żeby nie było, że was w bambuko robimy, czy nie wiem. Który rok produkcji to masz? 2019. No, w sumie tak, masz rację. Original. Tak samo wygląda jak stara wersja. Tak samo wygląda. Jaka stara, jaka nowa wersja, jak te 2019? Gdzie one były, te petardy? No ja właśnie nie wiem, teraz przypłynęły. No, mamy 2022 rok. Tak. Długo płynęły do nas. No. Dobra. To, czyli te już pokazywałeś? Nie. Te też nie pokazywałeś. Dawaj. Uwaga, bardzo głośne. Ziemia się będzie cząć, a z tyłu nic nie ma, nie? No, pudełeczko bardzo ładne. I to mamy pięciopaki. Gdzie ty mi ukradłeś tę czwórkę? A przecież miałem ją w dłoni. No, nie wiadomo kiedy, proszę. Ale tutaj tego nie ma. Proszę, proszę, synku. No, ja się nie zorientowałem kiedy, widzicie? Jestem szybki facet. C4, FP3. I to niby nowe, i to niby nowe. Zobaczymy, moi drodzy. Tu jest flara, tu też powinna być w teorii. Inne sztuki mają, inne nie. No zobaczymy. To jest zdecydowanie lepiej wykonane niż to. No bo wiadomo, kraj produkcji ma znaczenie. Jak ma znaczenie? No ma, no. Jak nie to ma jest znaczenia, wykonane, nie jako... rozumiesz się i tyle, nie rozumujesz. Pewnie, C4. Zobaczymy. To ma 1,9 grama, C4. Powinno naprawdę mocno walnąć. Na wyciągnięcie tej dłoni i uciekamy. Maciek, uciekaj, bo będzie zaraz naprawdę mega mocny wybuch. O, jest flara. I... Oj. No i coś strzeliło, to lepiej. Coś strzeliło. Epeczkę. Strzeliło głośno, mega głośno. Ta ma gram, no 1,8 grama. Też flara piękna. Ale rzekłbym, że głośniej, synu. No. Rzekłbym, że głośniej, no ale cóż, może to moje złudzenie tylko. Mm. To. I ten zapaszek, no tak.
Co pierw masz? C4. Okej. C4. Piękna. O. 4. Gdzie ten? Tu, tutaj. Zobacz, jaka wielka. O. Jaki wielki dziura. No, przeogromne. Zaraz tym samą trawę rzucimy. FP3 turecką. No, rzekłbym, że troszkę większe. No. Kurde. Tu masz, synuś. Tu masz. A nie tu? Tu. Tu żeś wsadzał. Tutaj proszę, no to masz, no tu jest bez porównania, o czym mówimy. Jest dużo większy otwór taki. Zaraz zobaczymy, jeszcze sobie zrobimy teścik mały. Mocno, garnku, tak. Tam samolot leci. Pierwsza leci C4. No okej. Okay. Super. Kładziemy zawsze tak. Robimy zawsze tak. I tak i uciekamy. Zaraz. No. Czyli powiedziałbym, że... No, że tak 1,5 razy lepiej, głośniej, jak mocniej. Chcesz, jak chcesz, możemy jeszcze patelnię wykorzystać. Jak chcesz, to możemy jeszcze iść z garka, dobrze. A możemy jeszcze inny myk. Idziemy gotować. I... I patrz, synek, jaki lata pomysłowy. Kreatywny, no. Kreatywny jesteś. Większa moc. Widzę, jak ja jestem mądry. O tak. To państwo mi zaleci jeszcze wyżej. Fajnie. Klasa. A postawmy jeszcze tamte dwie ostatnie sztuki tam w słoneczku. O, tutaj tak fajnie. Dobrze. Jak sobie pan życzy? O, tutaj. Słoneczko to mogę tu, czy tu, czy tu, czy tu. Obojętno. Stawiamy. O, tu będę stał. I uciekamy. Stara piękna. Coś teraz mocniej strzelają. No to są nierówne. Nie są równe. Bo jak dostawaliśmy i porównywaliśmy je do starszej wersji C4, to były zdecydowanie słabsze. Albo mi się tak wydaje. No, i syfek. I nie zostawiły po sobie nic, chociaż nie zostały. O, robimy nowe miejsce na petardki. Robimy. No. Moi drodzy, chcieliście, by zrobić takie porównanie, zrobiliśmy. Sami ocenicie, która jest mocniejsza według was. No, moim zdaniem wygrywa nowa F3. Moim zdaniem wygrywa też nowa FP3, no ale to ocenią nasi widzowie. A my na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Tak. I zapraszamy was do dalszego oglądania. Będziemy teraz robić nocne strzelanie. Mamy troszkę bajerów na noc, więc kurde, te odcinki, które są w tej chwili nagrane, Maciek wrzuci je i będziemy testować nocne strzelanka, czyli tam flary będziemy nagrywać, tak? Tak. Porównania, tam wulkaniki i takie inne bajery. Także żegnamy. Dobra. Się z wami gorąco. Do następnych odcinków. Hej.